konkurs Polska od Kuchni, nagrody Złoty Widelec, a z tego co wiem, pan przed chwilą otrzymał dwie nagrody. Proszę powiedzieć, jakie restauracje pan reprezentuje w czasie konkursu? Jestem współwłaścicielem restauracji Thai Street, mieszczącej się w tym momencie na miasteczku Wilanów przy ulicy Gejsztera 2. Dostaliśmy tutaj Złoty Widelec już trzeci i nagrodę specjalną dla naszej restauracji, dla mojej mamy, przede wszystkim za jej kuchnię, za najlepszą restaurację tajską roku 2020. Proszę powiedzieć, pan jako laureat, pan chyba najlepiej będzie wiedział, czym najlepsze restauracje, czy najlepsza kuchnia w Polsce powinna wyróżnić się, jakimi cechami? Moim zdaniem nawet nie chodzi może o wystrój nawet, ale o podejście do gościa, smak, podanie dania przede wszystkim. Ale też samo to, jak kelner wita gości, sadza przy stoliku, podaje kartę, poleca dania, które są na przykład spoza karty. Czy to samo dużą robotę robi, tak? Mogę pana nie zapytać, ponieważ z tych dwóch nagród ma pan jedną z tych najważniejszych w tym konkursie. Nagroda za najlepszą restaurację kuchni tajskiej roku 2020 w Polsce. Proszę powiedzieć, czy pan spodziewał się, bo jednak nie ma co ukrywać. Złoty Widelec, co jest jedna nagroda, a jedna z tych sześciu jednak no nie ma, ciężko jest uzyskać. Szczerze mówiąc, się nie spodziewałem, bo to jest też przede wszystkim zasługa mojej mamy. Pozdrawiamy. Która jest szefową kuchni, ja się zajmuję bardziej sferą gości, ja za ich jakby samopoczucie odpowiadam, tak, za flow w restauracji, jak mama dba o kartę i o dania, więc to jest przede wszystkim jej zasługa, więc się nie spodziewałem. A jak państwu udało się przetrwać pandemii koronawirusa, aby jednak te restauracje w dalszym ciągu istniały i działały? No przede wszystkim robiliśmy swoje, tak? Robiliśmy swoje, inaczej to, co potrafimy najbardziej, dobrą kuchnię tajską, tak? Mieliśmy bardzo dużo zamówień na wynos czy odbiory. Nie zwalnialiśmy tempa, nikogo też nie zwolniliśmy jako z pracowników, tylko znajdowaliśmy im inne zajęcie. Na przykład ktoś miał samochód, to jeździł ze stawami, mieliśmy bardzo dużo pracy, tak?